5 080 zł. Brawo! Brawo, słuchajcie, brawo! Pierwszy raz przystąpiliśmy do tej akcji. Oczywiście nie wiemy, ile zebrały Caritas w całej Polsce, bo próba bicia będzie pod koniec sierpnia. My te złotówki przewieziemy, później w umówione miejsce połączymy i wtedy będziemy wiedzieli, czy udało nam się wspólnymi siłami pobić rekord Guinnessa, ale wszystkim serdecznie dziękujemy. To jest najważniejsze, proszę księdza dyrektora. Pierwszy kilometr za nami. Pierwszy kilometr za nami, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. I oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie wielu, wielu wspaniałych ludzi. I wszystkim serdecznie dziękujemy, wszystkim naszym przyjaciołom, sponsorom. Nie mogę tu nie wspomnieć Centrum Promocji Kultury Pragi Południe. Ja tu jak patrzę, to prawie ich tam widzę, przy ulicy Podskarbińskiej. Scena, na której stoję, wspaniali ludzie tutaj, pod jednym namiotem, pod drugim namiotem. Gorące brawa dla naszych akustyków. Dziękujemy wam bardzo. Cudowni, wspaniali ludzie, którzy nam tutaj pomagali, ale też wystarczy popatrzeć na to wszystko, co było wokół tutaj na placu. To jest zasługa wielu, wielu ludzi. I teraz jeszcze niesie jakąś tu skarbonkę, ale nie, dobrze. Ale ta osoba, która tutaj tak szepcze księdzu Rafałowi, to jest pani Barbara. I poproszę panią Basię na scenę. Nie będzie chciała, ale proszę. To. Chodzi o to, że pani Basia zatańczy pierwszy taniec na dance floorze, bo ona w ogóle nie jest zmęczona i się w ogóle nie śniły te złotówki po nocach. Nie, złotówki się nie śniły, ale to, żeby się udało, żebyśmy mieli wszyscy zabawę, oczywiście tak. Spiritus movens, tak to się mówi, to jest osoba, która wszystkim kręciła. Mam nadzieję, że dobrze. Bardzo dziękujemy. Oczywiście do grona tych osób, które razem z panią Basią tutaj działały. Jest pan Krzysztof, pani Marzena, ksiądz Rafał, wielu, wielu innych. Wszystkim naprawdę bardzo dziękujemy. Za życzliwość dziękujemy panu burmistrzowi Pragi Południe, ZGN-owi i wielu, wielu instytucjom i osobom. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy policji, ja też... straży miejskiej, straży pożarnej, wszystkim państwu za to, że dotarliście do nas. Też ogromnie dziękujemy i mamy nadzieję, że tym wielkim podziękowaniem będzie, moi drodzy, który jest już na scenie! Czeka, słuchajcie. DJ Gitka. Mówimy, nie zdradzamy wieku, ale babcia trójki wnuczom. Dobrze mówię? Czwórki już, zmieniło się. Internet kłamie, słuchajcie. Czwórki wnuczom. W tygodniu zajmuje się wnuczkami, w weekendy imprezuje. I chcemy, żeby zdradzić, że podobno nie spała już 3 noce w czasie tego dłużej. 3 noce nie spała, żeby do was tutaj przybyć i żeby wam poprowadzić na koniec na miastkę prawdziwej imprezy. Miksuje jak szalona. Zapraszam was tutaj, naprawdę podejdźcie. Wszyscy, którzy jeszcze jesteście, chcecie podrygać trochę. Teraz będzie na to czas.